Instytut Logistyki i Magazynowania jest instytucją publiczną, która w Polsce istnieje od 53 lat. Mimo że działamy na rynku publicznym, to staramy się też współpracować z biznesem. Naszą misją jest przede wszystkim to, żeby tworzyć, rozwijać, wdrażać oraz także promować wszelkie rozwiązania, które są związane z innowacyjną logistyką oraz także cyfrową gospodarką. Każdy z nas, zamawiając coś przez internet, spotkał się z problemem śmieci, jakie wiążą się z zakupami e-commerce, stosy kartonów i wypełniaczy. Rozwiązaniem tego problemu jest EPAK, projektowane przez Instytuty Łukasiewicza inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce. Pozwoli ono na zredukowanie ilości odpadów generowanych przez coraz częstsze zakupy internetowe. Któż z nas nie poczuł zniecierpliwienia, stojąc w centrum dużego miasta, w korku za rozładowywanym samochodem dostawczym? Infrastruktura miast staje przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z mobilnością ludzi i towarów. Naprzeciw tym problemom wychodzi funkcjonujący w Łukasiewicz ILIM EIT Urban Mobility Hub. Współpracując z firmami, gospodarzami miast i mieszkańcami, rozwijamy innowacyjne koncepcje takie jak inteligentne zatoczki rozładunkowe, dostawy ostatniej mili rowerami cargo, czy miejskie huby konsolidacyjne. Prawdopodobnie niejeden przedsiębiorca przegapił ważną okazję biznesową, tracąc czas na stanie w kolejkach w sprawach urzędowych. Łukasiewicz ILIM od lat wspiera rozwój elektronicznej administracji w Polsce, tworząc publiczne usługi elektroniczne dla przedsiębiorców i obywateli. W ostatnim czasie realizujemy projekt biznes.gov.pl, wspierający łatwiejszą rejestrację firmy i załatwianie codziennych formalności związanych z jej prowadzeniem. Większość firm boryka się z błędami pojawiającymi się podczas realizacji codziennych zadań intralogistycznych. Im więcej operacji logistycznych realizowanych w ciągu dnia, tym większa przestrzeń na pojawienie się błędów. Łukasiewicz ILIM realizuje wspólnie z Pocztą Polską projekt mający na celu usprawnienie jej wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych poprzez zastosowanie technologii RFID. W zeszłorocznej edycji Polishopa Honeycomb Award w kategorii Biznes zwyciężył projekt Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania Mobilna i stacjonarna sieć sensoryczna ze stacją bazową i plombą elektroniczną. Autorem rozwiązania jest zespół kierowany przez doktora inżyniera Michała Grabię, wspierany w trakcie realizacji projektu przez eksperta design thinking doktora Piotra Nowaka. Na różnych etapach rozwoju technologii korzystaliśmy z narzędzi kreatywnej pracy zespołowej i procesu design thinking, a innowacyjny efekt został doceniony przez komisję konkursową Polishopa Honeycombs Award 2020. Nowoczesny dwumiesięcznik popularno-naukowy, który inspiruje przedsiębiorców i dostarcza praktycznych rozwiązań w oparciu o innowacyjne wdrożenia, aktualne trendy i unikatową wiedzę. Czasopismo dostępne jest zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w prenumeracie i w sprzedaży egzemplarzowej. Dowiedz się więcej na www.logistyka.net.pl. Jeden z największych i najbardziej cenionych portali logistycznych w polskim internecie. Znajdziesz tu komentarze tygodnia, słownik terminologii logistycznej, wykaz książek logistycznych, informacje o szkoleniach, konferencjach i warsztatach branżowych, eksperckie forum i porady prawne. Sprawdź na www.logistyka.net.pl. Rozmawiamy o szeroko pojętej logistyce, dzieląc się z Wami naszą ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Bez przydługawych wykładów czy nudnych referatów. Posłuchaj na www.logistyka.net.pl. Na logistyce znamy się najlepiej.
Epidemia wirusa COVID-19 spowodowała poważne problemy w funkcjonowaniu wielu polskich przedsiębiorstw. Łukasiewicz, Instytut Logistyki i Magazynowania, wychodząc naprzeciw potrzebom przeciwdziałania skutkom kryzysu oraz potrzebie lepszego przygotowania się na potencjalne przyszłe zagrożenia, przygotował pakiet działań zwiększających efektywność funkcjonowania organizacji i przyspieszających proces ich transformacji cyfrowej. Staw czoła kryzysowi. Rozwijaj się pomimo turbulencji, zniweluj skutki kryzysu i przygotuj się na niespodziewane przyszłe zagrożenia. Podejmuj lepsze decyzje, przyspiesz etapy poszczególnych procesów i ogranicz ich koszty. Odwiedź stronę www.antycovidinimpoznań.pl lub zapytaj naszych ekspertów o szczegóły. Epidemia wirusa COVID-19 spowodowała zamrożenie handlu. Z czasem sprzedaż tradycyjna zaczęła lawinowo przenosić się do internetu. Taka nagła transformacja stała się nie lada wyzwaniem dla logistyki. Czy logistyka Waszej firmy była gotowa na te przekształcenia? Jakim zmianom uległy wskaźniki logistyczne i koszty? Pamiętajmy, że dobra diagnoza jest podstawą podjęcia efektywnych decyzji, dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu. Oferujemy Państwu audyt logistyczny obejmujący analizę skutków wywołanych COVID-19. Badaniu poddamy zarówno wskaźniki, jak i procesy logistyczne. Przedmiotem analizy zostaną objęte obszary logistyki najbardziej dotknięte skutkami epidemii. Zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa, transport. Przeprowadzona diagnoza pozwoli Państwu ustabilizować działania logistyczne, dostosować się do nowych realiów, podnieść ich efektywność, a tym samym ograniczyć koszty. Serdecznie zapraszam. Czy chciałbyś zdywersyfikować zakres działalności swojej firmy? A nie wiesz, jakie wymagania musisz spełnić, by wprowadzać wyroby elektroniczne na jednolity rynek Unii Europejskiej? Zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Wesprzemy Ciebie w spełnieniu wymagań zasadniczych wynikających z dyrektyw nowych ram prawnych oraz w sporządzeniu deklaracji zgodności. W czasie pandemii skrócenie czasu reakcji na potrzeby pacjenta staje się jeszcze bardziej istotne. W tym celu warto wdrażać sprawdzone w innych branżach rozwiązania z wykorzystaniem kodów kreskowych i innych globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Instytut posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie wdrażania skanowania kodów kreskowych przy łóżku pacjenta, jak również rozwiązań, które pozwalają na śledzenie przepływu leków, materiałów medycznych i próbek laboratoryjnych. Jeśli chcą Państwo usprawnić procesy logistyczne w celu poprawy poziomu obsługi pacjenta i zwiększenia efektywności ekonomicznej organizacji, to zachęcam do skorzystania z oferty Instytutu.